Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Lens. Dzisiaj o czymś naprawdę fajnym, czyli o timelapsach. Zacznijmy od tego, czym są. Timelapse jest serią zdjęć połączonych w płynną animację w przyspieszonym tempie. Technika ta pozwala nam na pokazywanie cyklu, który normalnie trwa kilka godzin, w kilka minut. A co będzie potrzebne do wykonania timelapsu? Na pewno solidny statyw, zapas kart pamięci, no i przede wszystkim aparat. Jeśli chodzi o godzinę, to polecam Wam bardzo wcześnie rano albo bardzo późno wieczorem, ponieważ wschody i zachody słońca na timelapsach wyglądają naprawdę świetnie. A jakie zrobić odstępy czasowe między zdjęciami? To zależy, czy fotografujesz scenerię dynamiczną, taką jaką jest miasto, czy scenerię dość powolną, jaką jest krajobraz. W pierwszym przypadku odstęp między zdjęciami powinien wynosić od 1 do 3 sekund. Zaś w przypadku krajobrazów ten czas może być odpowiednio dłuższy i wynosić od 5 do 15 sekund. A jeśli chodzi o ilość zdjęć, to w zależności od tego, jak długiego chcemy zrobić timelapsa. Tak więc, jesteśmy w dobrym miejscu, o dobrej godzinie, mamy cały nasz sprzęt. Co robimy? Na początku musimy przyłączyć nasz aparat w tryb manualny, aby nie było efektu migotania w naszym filmie poklatkowym. Po drugie, sprawdzamy, czy nasz aparat ma interwałometr. Bo jeśli ma, to jesteśmy w niebie, ponieważ w czasie, kiedy nasz aparat będzie robił zdjęcia, my możemy sobie poleżeć. Zaś, jeśli nie ma interwałometru, to zwyczajnie musimy wziąć stoper do ręki i zrobić to samemu. A co potem robimy z naszym materiałem? Potem go składamy. Do złożenia naszego filmu poklatkowego posłuży nam iMovie na Macu albo Sony Vegas w Windowsie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Życzę Wam naprawdę pięknych timelapsów. Nie zapominajcie wchodzić na Facebooka. Siemanko!